It goes around the world, just la 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 la. Siema widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, w którym chciałbym przedstawić wam moje stanowisko warte 15 tysięcy złotych. Ponieważ dokładnie za 3 dni minie już rocznica pierwszego filmu ze stanowiska, no więc postanowiłem odświeżyć taki film i pokazać wam, jak to stanowisko zmieniło się w ciągu roku. No a zmieniło się naprawdę dużo. No ale tak, jeżeli chodzi o takie ogólne sprawy, no to stanowisko buduję już 2 lata. No ale mniejsza w to, pamiętajcie o subiku i łapeczce w górę, będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Pamiętajcie o wbiciu na mojego Discorda, macie go w linku w opisie, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do odcinka. Więc tak wygląda całe stanowisko. Zresztą widzieliście wszystko na przebitkach. No i teraz przejdziemy sobie do tej części bardziej technicznej. Omówimy sobie ceny wszystkiego. No więc za sam start chyba rzucają się najbardziej w oczy te 3 monitory. I możecie mieć takie złudzenie, że ten oto monitor jest, można powiedzieć, taki żółty. No i ten w sumie też lekko. Ale dlatego, że jest teraz włączona na nich ochrona wzroku. No i żeby też nie były za jasne, bo wtedy aparat będzie łapał bardziej jasność tych monitorów, a reszty nie będzie widać na przykład tej klawiatury i w ogóle. No ale dobra, przechodzę do samych monitorów. Są to monitory MSI Optics G241VC. No i ich aktualna cena za sztukę wynosi 800 zł. No co daje nam po zsumowaniu trzech monitorów cenę 2400 zł. No i to ogólnie były monitory. No ale teraz przejdźmy sobie do peryferiów. No i klawiaturą jest SteelSeries Apex 7 z brązowymi switchami. Ogólnie klawiaturę mam już od około 1,5 roku. No i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Bardzo wam ją polecam. Ma ona też tutaj taki specjalny ekranik OLED, który możemy sobie dostosować. No i ogólnie całe to podświetlenie możemy też sobie dostosowywać w programie. No i jej cena aktualnie wynosi około 700 zł. Dalej przechodzimy sobie do myszki, którą jest SteelSeries Rival 600. Ogólnie myszka jest bardzo spoko. Do niej dostajemy takie pudełeczko, w których są ciężarki. No i każdy ciężarek ma 4 gramy. No i po wyciągnięciu tej części oraz tutaj tej drugiej możemy sobie powkładać do każdego tutaj miejsca 4 ciężarki. Jak dla mnie jedynym minusem tej myszki są boczki, a chodzi mi o to, że po dłuższym czasie się one odklejają. No i wygląda to nieciekawie. Ale na szczęście każdy sobie możemy wymienić. Ale jeżeli chodzi o cenę myszki, to jest to około 350 zł. Ja lubię SteelSeries i wam ich produkty polecam, pomimo tego, że nie mam tutaj z nimi żadnej współpracy, ale jak chcecie, to piszcie. Dalej mamy słuchawki, które też są od SteelSeries, a są to dokładnie SteelSeriesy Arctis 5. Też są bardzo fajne, bardzo wam je polecam. Mam je około już też chyba rok, no i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Mają one wysuwany, regulowany mikrofon, no gdzieś na tyle się maksymalnie tutaj wysuwa. A jeszcze tutaj mamy regulator, którym możemy regulować sobie głośność czatu i gry. No i ich aktualna cena to około coś 450 zł. Ale jak mogliście zauważyć, te słuchawki na czymś tutaj stoją, a jest to podstawka pod słuchawki Corsair ST100, przynajmniej tak chyba się nazywała. Możemy sobie personalizować to RGB w programie. Mamy w niej tutaj 2 wejścia USB, no drugie jest gdzieś tutaj. No i nie jest to coś niezbędnego, jest to taki gadżet. No i koszt tego to około 300 zł. Przejdźmy sobie teraz do podkładek. Jak pewnie mogliście zauważyć, to jedna z nich nie świeci i jest odłączona. A to dlatego, że się zepsuła. I od razu na start wam mówię, nie polecam wam jakichś takich tanich podkładek, które znajdziecie. No ale dobra, zaraz sobie to wytłumaczymy. Przejdźmy sobie najpierw do tej podkładki, która świeci. Jest to podkładka od Esperanzy. Jest ona w sumie od początku budowania tego stanowiska i wam ją polecam. Na początku jej używałem jako podkładki pod myszkę, a teraz po prostu ona sobie tutaj tak stoi. Ona kosztuje około 40 zł, ale jak dla mnie są to dobrze wydane pieniądze, ponieważ jest już ze mną długo, a działa. A za to ta druga to jest no-name'owa podkładka, też w cenie około 40-50 zł. Na takie większe podkładki to jednak polecam wam wydać chociaż minimum te 100 zł. Miałem ją chyba jakiś rok,
albo nawet trochę mniej, no i niestety już się zepsuła. No więc ogólnie morał jest taki, że nie kupujcie takich tanich podkładek. Ale jak mówiliśmy o monitorach, to nie powiedzieliśmy, na czym one wiszą. A wiszą one na uchwycie monitorowym od Maclean, a dokładnie uchwycie 3-monitorowym, który ma od razu tutaj dwa wejścia USB. No i ogólnie jest fajny, tylko jak dla mnie lekkim problemem jest jego stabilność, ponieważ oczywiście monitory nam z niego nie spadną, ale jeżeli tak lekko potrzęsiemy, to zaczną się też lekko trząść. Ale naprawdę bardzo wam polecam takie uchwyty, ponieważ one naprawdę zwalniają dużo miejsca na biurku. Koszt tego uchwytu to jest około 600 zł, no i wam go polecam. A jeszcze wam nie powiedziałem, ale ma on tutaj takie maskownice małe do kabli, które są jak dla mnie trochę za ciasne i mocno się tam kable ściskają, a od każdego monitora idą dwa kable, co niestety tutaj jest minusem. Z tyłu jakby kogoś to ciekawiło, to wygląda to tak. No tak o. A jeżeli jeszcze o monitorach mowa, to na jednym z nich jest tutaj, jak widzicie, kamerka. Jest to kamerka Logitech C922 Pro. No i jest ona taką alternatywą w razie, gdyby aparat się rozładował. No i jej chyba najniższa cena to jest coś około 350 zł. Mamy w niej możliwość personalizacji oczywiście w programie. No i to tyle, polecam. Ale przejdźmy sobie teraz do mikrofonu, do statywu, no i do miksera. Czyli ogólnie takiego zestawu audio. No i tak, statywem jest Mozos SB37, który jest bardzo fajnym statywem, bo jak widzicie ma tutaj takie małe miejsce na kable. Taka dziurka można powiedzieć, co naprawdę bardzo fajnie pomaga ukryć ten kabel od mikrofonu. No i cena takiego statywu to koszt coś około 170 zł. Ale jak dla mnie nie fituje on trochę z tym mikrofonem, a tym mikrofonem jest Shure SM7B. A dlaczego do siebie nie pasują? A to dlatego, że wydaje mi się, że ten statyw jest pod takie lżejsze mikrofony. No bo jednak, gdy trochę sobie go tutaj przyciągniemy, to jak widzicie zacznie on spadać. Ale mikrofon mam od niedawna i go wam polecam. Do niego dostajemy jeszcze taką drugą gąbkę. No i ogólnie jest bardzo fajny. Jego koszt to coś około 1550 a 1600 zł. Ale takim małym ułatwieniem jest ta rurka. A to dlatego, że jest ona po to, aby nam nie przeszkadzał statyw. A jej nazwa to Shure A26X. No i w czym ona pomaga? A w tym, że jakbyśmy nie mieli tutaj tej rurki i mielibyśmy to od razu tutaj przykręcone do statywu, no to niestety przeszkadzałby nam ten kabel, no i nie mielibyśmy takiej możliwości tutaj obracania go w różne strony, bo gdzieś by się blokował w tym miejscu. No i cena tej rurki to około coś 60 zł. Ale, aby nam działał ten mikrofon, potrzebujemy interfejsu audio, który w moim przypadku jest Go XLR. A jest on potrzebny po to, że audio, które jest przesyłane z mikrofonu, jest przesyłane właśnie do XLR-a i następnie z XLR-a do komputera. No i to jest akurat bardzo fajne urządzenie, ponieważ mamy tutaj na przykład możliwość zmutowania sobie mikrofonu. Mamy tutaj też taki mikser, którym możemy sobie wyciszać na przykład muzykę albo czat głosowy, ale musimy mieć do niego tutaj podpięte słuchawki. No i ogólnie możemy sobie tutaj tak wszystko ustawiać, oczywiście też ręcznie, ale tutaj mamy efekty dźwiękowe, a tutaj w tym miejscu możemy się bawić naszym audio, na przykład dodając sobie takie różne efekty, jak na przykład jakiś robot czy coś takiego. Ale ogólnie bardzo wam to polecam. Możemy sobie też konfigurować oczywiście oświetlenie w programie, tak samo jak i wszystkie te efekty, no i w ogóle. Ale nie zapominajmy o tym, że to wszystko musi na czymś stać. A to co widzicie, to biurko na zamówienie od EasyDesk. Ma ono 1,5 metra, no i dwie takie stabilne, potężne nogi. Ale jak dla mnie niestety ma ono też takie różne minusy, którymi są na przykład w takich niektórych miejscach odchodząca farba. Chodzi mi tutaj o te białe kropki. Są one na przykład też tu. A jeszcze kolejnym minusem jest to, że ono się bardzo rysuje, co szczególnie widać pod tym światłem. No i wygląda to źle. Pod tym względem akurat wam tego biurka nie polecam. Ale pominając już jeszcze, mamy tutaj też opcję wygrawerowania niku. I w moim przypadku oczywiście jest to miotła. No taka fajna dodatkowa opcja. Tutaj zaś mamy przepust na kable. Tutaj mamy takie trzy złącza USB. Wszystkie to USB 2.0. A tutaj mamy wieszak na słuchawki. Fajne jest też to, że mamy tutaj w nogach takie miejsca na kable. No i tutaj ogólnie też taką maskownicę. A z tyłu biurka mamy też LEDy. No i biurko jest fajne, ale przez te minusy polecam wam je tak 50-50. No i miałem do tego biurka dwa blaty, z czego jeden był taki matowy, a ten jest teraz błyszczący. No i w sumie obydwa się rysowały i chyba na to już nic się nie poradzi. Nie wiem jak to wygląda w innych biurkach, no ale niestety w tych od EasyDesk tak jest. A przynajmniej w moim wypadku. A koszt tego biurka to jest około coś 700 zł. A jeszcze taka fajna bajera, którą chcę wam pokazać, to jest to mój cable management, czyli ułożenie kabli. A wszystkie kable są tutaj pospinane takimi rzepami od Bezos, a powieszane do biurka takimi przylepnymi, można powiedzieć, haczykami. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie chcecie kręcić w biurku po to, żeby przykręcić paskownicę. No ale ogólnie tutaj po bokach mam dwie listwy, no i tyle no. A jeszcze bym zapomniał, mamy tutaj kamlinka od Elgato. Jest to, można powiedzieć, taki pendrive, który pozwala nam przesyłać obraz z aparatu do komputera. A koszt tego to jakieś 400 zł. No, absurdalna cena, ale jak dla mnie działa bardzo dobrze. Przechodząc wyżej, mamy głośniki, które są głośnikami od Creative. I są to bardzo stare głośniki, których nie używam, one po prostu tak tutaj stoją. Nie znam ich nazwy, ale jakbym miał oceniać, to ich koszt to jest około jakieś 50 zł. Przynajmniej na tą chwilę. Przechodząc dalej do takich innych rzeczy, tutaj jest mój taki drugi obiektyw, który jest bardziej do zdjęć. A jest to obiektyw od Canona, którego ogniskowa to 75 na 300 mm. No i jego cena to jest około jakieś 1000
1000 zł. A jego i tak kupiłem na przecenie mocnej, bo aż chyba na 700 zł była przecena. W sensie kosztował 700 zł, no ale ogólnie fajny. Dalej mamy niedziałający tablet od Lenovo, który tak po prostu sobie stoi i nawet nie będę wam go przedstawiał. Tutaj mamy za to jakieś statywy. No i jeden to statyw od Camrocka. No i statyw Camrock, czyli ten największy, jest warty około 50 zł albo 60. No i jest to model T10 Black. Statyw od Job jest to Gorilla Pod 1K, chyba tak się on nazywał. Jest on warty około 100 zł. A ten trzeci to statyw, który był w zestawie wraz z kamerką internetową. No, czyli z tym Logitechem. No i to tyle co z tego na biurku i nad nim, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, że to koniec. Ponieważ tutaj, jak widzicie, mam softboxa, na tył mam drugiego. Są to softboxy 50 na 50 cm, w sensie tutaj 50 na 50 cm, a maksymalnie wyciągają się chyba na 3 metry. Kupiłem je dwa w zestawie za 300 zł i w środku mają takie lampy, które są warte 50 zł za sztukę. Dalej za to z tyłu mamy fotel. Jest to fotel Genesis 3600 RGB. No i fotel jest ogólnie klasa, ma bardzo ładne LEDy, do niego oczywiście mamy pilot. No i jedynym minusem fotela, o czym mówiłem na unboxingu jego, jest tutaj taka szpara, no która jest nawet dosyć spora. No ale ogólnie jak jest ta poduszka, to tego nie widać. Jego cena wynosi coś około 800 zł, no ale naprawdę wam go polecam, jest warty swojej ceny. A przed ostatnią rzeczą, której wam jeszcze na tym filmie nie pokazałem, jest to taka duża rura. No i jak pewnie domyślacie się, jest to właśnie green screen. No i green screen jest ogólnie bardzo fajny. Nie pamiętam, jakie były jego wymiary, no więc wam się teraz wyświetlają na ekranie. Jest to oczywiście green screen od Elgato, a jego cena jest to około coś 700 zł. No a ostatnią rzeczą na moim stanowisku jest komputer. Jest to oczywiście komputer składany, a nie gotowiec. Jego wszystkie podzespoły i tak dalej wyświetlają wam się teraz na ekranie. No bo niestety ciężko jest zapamiętać, no więc wam ich nie powiem. A będziecie mieli też takie ułatwienie, że będą one napisane. No i tak, komputer jest warty około 5000 zł. No i co, polecam. A tutaj mam jeszcze taki własnoręczny przycisk. Jest on na 1000 subskrypcji. No i jak widzicie, pewnie nie mam 1000 subskrypcji. Oczywiście aktualnie, bo nie wiem, kiedy to oglądacie. No a miałem je na poprzednim kanale, no więc jeżeli ktoś by się pytał, to o to chodzi. No i to było właśnie moje stanowisko. A ja z tego miejsca dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście o subiku i łapeczce w górę. Będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Pamiętajcie o wbiciu na mojego Discorda. Macie go w linku w opisie. A jeszcze z wami żegnam. Cześć!